odpoczną z odtworzenia, kiedy odejdą od stołów, bez względu na to, czy spędzają ten czas sami, czy z najbliższym partnerem albo partnerką, a może tak się szczęśliwie poskładało, że z całą rodziną, to pozdrawiamy ich serdecznie i witamy tutaj na ekranie z jednym z bardziej lubianych i szanowanych wrocławian w naszym mieście. I teraz zastanawiam się, czy czekamy, aż dołączą, czy może ty coś zaczniesz mówić, Bartek, żeby trochę pograć na czas, jak to czujesz, jak to widzisz? Ja myślę, witam ciebie, Pawle, witam wszystkich naszych oglądaczy. Serdecznie pozdrawiam i wrocławianki i wrocławian i tych, którzy są spoza naszego miasta. W tym trudnym czasie, bo z jednej strony powinien on być radosny. Tam przemyka z tyłu za nami, jak widać, moja mama, która chciała być niewidoczna. I dlatego się schylała, ale nie wyszło. Natomiast... Bartek, od razu wejdę w słowo, bo Ania Mróz już jest jedną z pierwszych, która mówi: cudownie cię widzieć. Tak, za nią mamy wyjątkowe wspomnienia z gdańskiej Stegny. To tam jeździłem z rodzicami na wakacje, kiedy jeszcze były słynne wakacje, takie, że tak powiem, zakładowe, kiedy jeździło się autokarami, chodziło na wszystkie posiłki. Ania ze swoją rodziną prowadziła tam kioski. Tak tam zostało ta wyjątkowa znajomość. Ze Stegny. Absolutnie. Ania potem też pamięta, tak. Wytransferowaliśmy tam mojego chrzestnego, tam się wrzenił za naszą sprawką i ma córkę i jest szczęśliwy, myślę. Marta Sokalska, Szara Wiara, też już włączyła nasze spotkanie. Witaj, Bartku, dobrze cię widzieć. Pozdrowienia od Marty też. Tak, to Marta i Rychol Kuczyńscy, fanatycy psów, których rasy zapominam, ale i młody ich syn, który jest fanem żużda, i jego ojciec Rychu, który wspiera ludzi ze stwardnieniem rozsianym, bo sam też choruje, ale podobnie jak ja podkreśla, nie cierpi na tą chorobę, no to mówi, że coś ty, skrzynia, zrobił z moim synem, on chce być tak jak ty, mieć taką kitkę i będzie wielbił Macieja Janowskiego, czyli WTS Sparta Wrocław. Czyli na tle czego my teraz się spotykamy, bo szukałem fajnego zdjęcia i znalazłem w ostatniej chwili zdjęcie ze strony głównej Sparty, czyli czerwono-żółte trybuny. Krysia Wróblewska też jest, Grzesiek Jankowski, cześć Bartek, cześć Paweł, cześć wszystkim. Święta wielkanocne, niedziela, godzina 13 z minutami. Boże, jakie tu będzie spotkanie zaraz, Bartek. Wiesz co, mam tylko prośbę jeszcze taką techniczną, bo widzimy cię od brody do czoła i w zasadzie czoła i włosów już nie widać. Może siądziesz jakieś 10 centymetrów niżej, albo ktoś tam pomoże ci przestawić, wiesz, kamerkę trochę w telefonie. Żeby wyżej była kamerka, tak? Tak, żeby trochę wyżej kamerka, chociaż o 5 centymetrów. Rysiu Kuczyński też pozdrawia. Kasia Gawdzik, witaj. O, teraz idealnie, bo twoja legendarna fryzura od razu jest widoczna. Kto no robił włoski? Kto robi co? Kto robił włoski? Włoski tylko mamusia oczywiście. Mamusia robiła to, na święta też fajnie. Kasia Gawdzik mówi: witaj, szefie. Ania Weiss też pozdrawia i mówi: cześć. Oczywiście witam również serdecznie Pawła, to Ania. Jest Jarek Sulkowski, cygan, który też wita. To może być, słuchaj, niesamowite spotkanie, bo ja nie pamiętam takich świąt, żeby ludzie nie mogli się specjalnie widywać, żeby ludzie musieli zostać tam, gdzie są. No, z pewnymi wyjątkami da się to pewnie jakoś przy zdrowych zmysłach organizować, przy zdrowym rozsądku, jak mówi profesor Simon z Koszarowej. Ale to jest coś niesamowitego. Co ty czujesz, kiedy mamy takiego live'a wielkanocnego? Nigdy nie było tego, nie? Ja w ogóle czuję się różnie. Akurat Koszarowa jest znanym mi wątkiem, bo stamtąd też wywodzi się doktor Anna Zmarzły, której niedawno Adam Komar z Fundacji Potrafię Pomóc, ale i przy wsparciu prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka
O, a tu Paweł Sutryk właśnie, to chyba brat pana prezydenta, tak? Absolutnie, pozdrawiam cię Pablo, serdeczności dla całej rodzinki i właśnie na Koszarowo Adam zawiózł i śpiwory i tak zwane jaśki, czyli poduszki, ale stamtąd do tego zmierzałem i to był mój brzeg, choć jak wiesz, z moim brzegiem w ramach dygresji bywa różnie. Natomiast stamtąd pochodzi doktor Anna Zmarzły, szefowa Kliniki Żywienia, która no już nie pierwszy raz wyprowadzała mnie na prostą, a tak naprawdę mówi takie słowa, których nie wypada mi przytoczyć w tak szlachetnej telewizji, ale mówi je po to, żeby zdopingować pacjentów, które gdyby puentować, mówią o tym, że jestem niezwykle trudnym pacjentem, ale rzeczywiście pomaga mi bardzo. Jesteś niezwykle trudnym pacjentem, ponieważ we wczesnych latach, kiedy zdiagnozowano twoją chorobę, to specjalnie większych szans ci nie dawano na dłuższe pożycie, ale ty się zbuntowałeś i powiedziałeś, że to ty będziesz decydował o tym, w jakiej formie i jak długo będziesz żył i robił dobre rzeczy na świecie. I w zeszłym roku latem pękła 40, a ty jesteś cały czas w świetnej formie, chociaż to spotkanie, nie ukrywam, organizujemy dlatego, że wiele osób od kilku miesięcy po prostu nie miało z tobą żadnego kontaktu, bo ciebie nie było w zasadzie nigdzie, na Facebooku się nawet z niczym nie publikowałeś i martwiliśmy się, co się dzieje, jak twoje zdrowie. Patrzę teraz na uśmiechniętego, dobrze wyglądającego, kolorowego Bartka i myślę sobie, to niemożliwe, co się działo przez kilka ostatnich miesięcy, powiesz nam? Opowiem oczywiście, natomiast to może jest trochę tak, jak mówi moja ukochana siostra i największy prezent, jaki sprawili mi moi rodzice Magdalena, dlatego że jak tylko pojawisz się na fejsie, to natychmiast wszyscy zaczną do ciebie tarabanić. Ale w istocie było tak, że mój szef już wspominany, a przede wszystkim mój przyjaciel Jacek Sutryk, mówił o tym, siedź w domu, praca ci nie ucieknie. Natomiast ja co i rusz wracałem. No i to były takie powroty, po których miałem tak zwaną wznowę, kiedy mi się, no niestety, jakieś infekcje przyplątywały. Zresztą doktor Zmarzły mówi o tym, że przepraszam, że być może powinienem w ogóle na czas jesieni czy wiosny gdzieś emigrować, ale póki co nie wygrałem w toto i nie jest to możliwe. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, co się dzieje, jak pamiętasz, zamarzyliśmy sobie we dwóch w moim biurze chwilę po moich urodzinach Sylwestra z udziałem osób z niepełnosprawnościami. To się udało. To wydarzenie, żeby już nie lokować tego produktu zbyt mocno, nie powiem, kto tak wybitnie poprowadził i nie powiem, że to był Paweł Gołębski. Natomiast... A ja nie powiem, kto najbardziej mnie wzruszył tej nocy, kiedy zobaczyłem ciebie o północy przy boku prezydenta Sutryka i kiedy podałem ci mikrofon, w zasadzie trzymałem ci przy ustach mikrofon i kiedy zobaczyłem, że po 20 sekundach łamie ci się głos i płyną ci łzy i to wcale nie od chłodu, to pomyślałem sobie, że to jest najpiękniejsza rzecz, że można wspólnie czyjeś wielkie marzenie spełniać. I cieszę się, że dotrwałeś do tej chwili, chociaż łatwo nie było. Mówię o północy w Sylwestra, o czym ty teraz opowiadasz. To prawda. I no mi też nie było łatwo. Miałem ileś pytań, rekomendacji. Stary, nie jedź. Ja mówię, nie ma takiej możliwości, żeby nie jechać, spełnić marzenia. I stąd pojawiłem się na rynku. Zresztą szef później mówi do mnie, jedź do domu już, leć się
ogrzewać. No ale chwilę potem to wszystko wróciło i tak naprawdę no było ciężko. Styczeń, luty, marzec to były takie miesiące, zwłaszcza jeden z nich, kiedy no moja mama mówi, że leciałem w sumie i że może jednak wezwiemy karetkę pogotowia. A ja powiedziałem, że nie. No i był taki moment, kiedy wydawało mi się, ale to pewnie nie po raz pierwszy w życiu, że nastąpi no może przejście na drugą stronę mocy, ale potem pomyślałem sobie, że to jeszcze nie jest ten czas i teraz mam dwie opcje do wyboru, bo albo nie mi pisane, albo jeszcze za dużo nagrzeszyłem, żeby na ziemi się pozbierać dobrymi uczynkami, albo jest tak, ale tego nie powiem, że tajemnica lipca z moją siostrą musi się spełnić i ja muszę tego doczekać, ale tak jak ciekawe, mówiłem, ciekawe, co tam zaplanowaliście. Nie możesz tego opowiedzieć, jest jakaś tajemnica, ale jeżeli to zrealizujecie w lipcu, to wtedy zdradzicie, co to było? Absolutnie tak. Dobra. Będziemy powiedzieć. Cieszę się, że widzimy cię w pionie. To jest też metaforyczne, widzieć kogoś w pionie, ale zastanawiam się, jakby to było, gdybyśmy widzieli cię fajnego i uśmiechniętego też w poziomie. Czy ktoś mógłby w twoim imieniu odwrócić kamerę tak, żeby zobaczyć cię tak, jak to w telewizorze, czyli projekcja nie pionowa, a pozioma, bo tak może na tych naszych małych telefonikach, w małych obrazkach, wiesz o co chodzi, tak? Bo jest ustawiony pionowo, a może mama albo tata, pani Wando, panie Zbyszku, pozdrowienia też macie od naszych widzów. Dziękujemy. Tak przekręcić ten telefon, żeby on był normalnie jak w telewizji, bo Bartek lubi w ogóle być pokazywany. Przecież to jest trochę narcyz. Przecież sam mówił, że ja nie, lubię. Nie zabieraj. Nie? Tylko przekrzyw telefon. Weź tylko przekrzyw telefon, tak przewróć. I autoobrót, żeby włączyć w telefonie, bo nie wiem, czy masz taki autoobrót włączony. Nie macie autoobrotu. Nie mam. A czy mama będzie wiedziała, jak się włącza autoobrót w telefonach? Trzeba z góry nie, tak palcem... Nie mamy tego takiego. Dobra, to wróćcie do pionu. To cofam pomysł, okej. Okay. Nie, bo jak mama, no tutaj Sówki, tu Bartka. Przy okazji możemy pooglądać pokój Bartka. No. To bo nie mój, tylko rodziców. A, bo to jest rodziców pokój, okej. Okay. Bo też takie widzę, że meble lata 70. gdzieś tak, nie? Dobrze myślę? Tak, bo ja mam tam, wiesz, łóżko takie, bo to przez te 3 miesiące, kiedy miałem podłączaną i kroplówkę i różne inne sprzęty, żeby na przykład oddychać, bo gdy miewam ataki kaszlu, które miewam do dziś i odkrztuszanie, to używam takiego sprzętu, który jest jednocześnie i respiratorem, i takim odsysaczem. Dlatego tym razem odpuściłem miniony piątek, kiedy z kolei przymierze pastorów wręczało do dyspozycji no, genialnego zresztą, który przyjaciela osób z niepełnosprawnością, a mojego przede wszystkim Krzysztofa Balawejdera, szefa MPK, bus, na którego z kolei pieniądze zbieraliśmy podczas spotkania z Nikiem Wójciciem. To jest ten człowiek, który nie ma wykształconych rąk i nóg. I pastorzy mnie zapytali, no dobra, to co zrobimy, na którą fundację? Ja mówię, na żadną. Jedni będą mówić, że dlaczego nie mi, dlaczego tamtym. Ja mówię, kupmy auto. Będziemy mogli pomóc przewozić osoby z niepełnosprawnością. No i kupiliśmy. I to auto zostało, przepraszam, przekazane w piątek. Jest fajnie
A co to za samochód? Opowiedz, co to za to auto? To jest auto, to jest Peugeot 8 albo 9-osobowy z wjazdem, ze specjalnymi szynami dla wózkersów, także może służyć osobom z niepełnosprawnością do przejazdu w różne miejsca i być może właśnie z Rychem Kuczyńskim, który teraz pisze o żaluzji jakiejś słynnej twojej. Tak, ale być może będziemy mogli się wybrać na przykład do Barcelony, bo Rychu poza byciem fanem Żużla jest kibicem FC. A my dzisiaj na tle stadionu i kibiców Sparty Wrocław sobie z Bartkiem rozmawiamy. Powiesz o tych żaluzjach, o co chodzi, że one takie słynne? No co wielkiego w żaluzjach może być? Nie, to ja chyba nie wiem, o co chodzi z żaluzjami. Wiem tylko, że w pokoju, we wszystkich pokojach, czyli w pokoju mojej siostry, a moja siostra już z mężem mieszkają w Warszawie od dawna, ale mama mówi, że to ciągle pokój Magdy, to tam są zasłony, w pokoju rodziców też, natomiast u mnie ja nigdy nie pozwoliłem na to, bo wolałem bez, no a na w tej chwili trochę zastanawiamy się, gdzie będziemy z rodzicami funkcjonować dalej. Za oknem kwitnie brzoza, ale mnie ona się źle nie kojarzy. Agata ogląda nas nawet w Mielcu i to jest zaleta internetu i tych jedynych chyba w historii świata takich świąt Wielkiej Nocy. Ty jesteś osobą wierzącą, religijną i świętujecie święta Wielkiej Nocy? Wiesz co, z moją religijnością to ja bym ją dekretował na moich rodziców, natomiast wierzącą absolutnie tak, ale ja wierzę w Boga tak po prostu, natomiast nie chcę się wpisywać, czy jestem, nie wiem, katolikiem, baptystą, kimkolwiek innym, po prostu jestem chrześcijaninem i chciałbym dla ludzi robić dobre rzeczy. Bo pamiętam jak dziś bardzo fajne rozmowy z pastorami przy baptysterium nomen omen, gdzie pytałem, czy mają specjalne, przepraszam, że to powiem, sukienki, dzięki którym chrzczą inne osoby. Więc dlatego, ale tak, jak najbardziej, dlatego zawsze i wszędzie piszę po pierwsze o tym, że dzięki Bogu albo dzięki dobremu niebu, dzięki siostrze, dzięki rodzicom i dzięki przyjaciołom. No i od nie pamiętam kiedy, mamo, kiedy byłaś w Medjugorje, no mama była w zeszłym roku na pielgrzymce w Medjugorje, no to też, no akurat teraz nie, bo mam trochę problemów z oddychaniem, ale noszę różaniec na szyi, który mama stamtąd przywiozła. Oczywiście jestem łotrem cholernym, więc też no cóż, różnych rzeczy używam, więc głównie i nie tylko. Więc... A i poużywaj sobie, masz do tego pełne prawo, jak każdy człowiek też sobie może poużywać. A propos używania internetu i naszej transmisji, bo dostaję też komentarze wśród tych, którzy oglądają nas, ale poprzez moje udostępnienie tego na fejsie, tej transmisji, tych komentarzy nie mogę wyświetlić tutaj na ekranie, tylko te komentarze, które są oglądane, czy ta transmisja oglądana bezpośrednio na Stay at Home TV na fanpage'u, więc bardzo proszę, żebyście tam weszli, ale tutaj Małgosia Waszkiewicz mi się wyświetla, pani mamo, panie tato i Magdo, dla was też wszystkiego co dobre, bo Małgosia nas ogląda, Robert Mrktychian też, pozdrowienia panowie, Ewa Żmuda, witajcie, wesołych świąt, Bartku, jak dobrze cię widzieć, ale to samo możecie napisać też
będąc bezpośrednio na tym naszym fanpage'u Stay at Home TV, bo wtedy mogę wkleić wasze życzenie, pozdrowienia dla Bartka. Arek Filipowski bije brawka, Leszek Szewczyk, Chrystus zmartwychwstał, alleluja. To tobie Bartku i wszystkim, Maria Michułka, Jarek Bogusz, tak przewijam wszystkich, ale będę wdzięczny, Jacek Owczarek, mówiłem już o Arku Filipowskim, oni wszyscy są, ale będę wdzięczny, jeżeli zechcecie wejść na Stay at Home TV, wtedy będę mógł lepiej operować tutaj ze studia waszymi życzeniami i pozdrowieniami. Bartku, bo część osób, która z nami spędza te święta ze mną i z tobą w tej chwili, no ja zupełnie sam spędzam tutaj sam w domu, ty z najbliższymi, czyli z mamą i z tatą i z siostrą, czy nie? Siostry nie ma? Nie, z siostrą i ze szwagrem i z psem Bakiem łączyliśmy się dzisiaj przez FaceTime'a i rozmawialiśmy podczas śniadania. Rafał Zieliński, pozdrowienia panowie, spokoju i zdrowia. Dzięki, Rafale. Nie wszyscy wiedzą, na czym polega ta twoja walka ze zdrowiem, chociaż nieraz o tym opowiadałeś, ale skoro opowiadałeś, to znaczy, że nie masz tutaj oporów. Wytłumaczysz jeszcze raz w dwóch zdaniach, na czym polega wyjątkowość twojej sytuacji zdrowotnej i dlaczego ja pomyślałem, że byłoby super z tobą spędzić tę niedzielę. O co chodzi ze zdrowiem? I się zaczęło, kiedy Gołąb mówi w dwóch zdaniach. Słuchajcie, no ja choruję na postępujący zanik mięśni typ Duchenne i pierwsza z diagnoz mówiła o tym, że lat 15 to jest mój finish i że będę się zbierał na tamtą stronę mocy. Tak jak wspominałeś, skończyłem. O, Ania Florek, pozdrawiamy i buziaki mocne. Skończyłem lat 40. Myślę, choć nie wiem, jakie są plany na niebie, że nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa. Tak naprawdę, bo zastanawiałem się, czy zadasz takie pytanie. Pewnie w iluś momentach, a pewnie nie tylko przy okazji Wielkanocy, człowiek myśli o śmierci. Także że może być różnie, bo nagle jest ci coraz gorzej, nagle mięśni jest coraz mniej. Ja to osobiście odczuwam i nie jest z tym łatwo, choć przywykłem do tego, że mniej więcej raz na jakiś czas coraz mniej mogę wykonać fizycznie, tylko to skoro w wieku 5-6 lat masz pierwszą diagnozę i ktoś ci mówi, że zrobisz pastę Weya, to potem w wieku lat 40 już się mniej dziwisz i bardziej dziwią się lekarze temu, że ja nie płaczę. Kiedy oni mi mówią, kiedy ostatnio jeden z lekarzy mi powiedział, no dobra, te wakacje to wie pan, to ja nie mówię za 2 lata, ale te wakacje to może być wyzwanie w sensie życia w ogóle. No i patrzy na mnie i ja kompletnie nie miałem nawet zaszklonych oczu, choć takie mieć w życiu potrafiłem, dlatego że nauczyłem się w jakiś sposób z tym żyć, tak po prostu. I myślę sobie, że też ludzie dookoła mnie, że pewnie nabywają kolejnych kompetencji, jak funkcjonować razem ze mną i że kiedy ktoś przychodzi i próbuje przesunąć mój wózek, a kompletnie nie wie, jak to zrobić. I nie mówię teraz o mojej mamie, tacie, siostrze, to podchodzi prezydent mojego miasta,
Jacek Sutryk zwalnia hamulce i przesuwa wózek do przodu, bo wie, jak to zrobić. Bo wie, jak to zrobić realnie. Teraz mamy kwiecień. No to chwilę przed majem pozdrawiamy Krzysia Maja serdecznie. Maju, cóż zobaczymy dziś. Się opowiadał mi ostatnio, że wrócił z zagranicy, ale z którym też współpracujemy, żeby kultura też była dostępna. Natomiast wracając, ja wiem, no pewnie wiele rzeczy mnie dotyka. Miałem dwóch niestety nieżyjących już dziadków. Z jednym, który uczył mnie miłości do historii, do języków. Poryczałem się kiedyś na łóżku. Z drugim, który uczył mnie szacunku do pracy. Powiedział, stary, kiedyś bym się z tobą zamienił, ale nie jestem w stanie. Więc albo będziesz pracował i działał, no bo lipa i nic z tego nie będzie. I pamiętam, że u tego ostatniego, któremu obiecałem magisterium, no to wypiliśmy z ojcem whisky nad grobem, wlewając co trzeci kieliszek na grób dziadka na cmentarzu po to, żeby być razem, że to połączenie transcendentalne. To takie, wiesz, romskie zwyczaje. Tak, bo ja myślę sobie i to teraz nawiążę z kolei do żywej biblioteki, w której uczestniczę bardzo gorąco i ochoczo, w której jest Romka, ale która mówi, mówcie do mnie cyganka. I rozmawiamy też z innymi osobami, które są gejami, ateistami, katolikami, muzułmanami, że w życiu można być różnym i różnić się, tylko warto robić to pięknie. I to jest niesamowite, kiedy, jak pamiętasz, zapraszaliśmy na Sylwestra ludzi z TZ. A, tego ci nie mówię, chyba. I Ukrainki głuche przyszły i zaczęły w ogóle migać z dziewczynami, które migały cały koncert. Dlatego, że zapytały, co tu się dzieje. I tamte dziewczyny zaczęły im odmigiwać. I potem tego typu rzeczy, kiedy ktoś przychodzi i mówi, stary, dzięki, bo to było coś. Albo kiedy, nie wiem, Rafał Wilk, on jest znakomity żużdowiec. Przy okazji pozdrowienia dla Tomasza Golloba, który wczoraj kończył 49. urodziny i uściski do Bydgoszczy. I to trochę jest tak, że potem Rafał Wilk wjeżdża na stadion olimpijski i mówi, skrzynia, brakowało mi 200-300 metrów, żeby pokonać tor motocyklem. Mhm. Dzisiaj pokonuję go handbike'iem. Mhm. Dzięki. I się rozryczał. I potem Krzysiek Cegielski, też znakomity, przepraszam, żużlowiec, który śmiga na przy pomocy chodzika, a w domu, no bo córka za Iwania, co by tu dużo mówić, także jeździ na wózku. Mhm. Krzychu, a nie córka, to powiedział mi, stary, nie wstydź się tego, bo dzięki tobie na olimpijski do komentatorów wjeżdżam w końcu godnie. I ja myślę, że o tę godność też w ogóle w życiu chodzi, że chyba
No, mnie tego nauczyli rodzice, żeby traktować ludzi godnie i żeby też z tą godnością zmierzać przez świat, że to nieważne, czy wierzysz, oczywiście wierzących, w tym pewnie trochę siebie teraz przepraszam, ale to nieważne, czy wierzysz w tego Boga, czy w innego, czy jesteś ateistą, ale ważne, żebyś był człowiekiem i to, co mówił profesor Bartoszewski, że ważne jest w życiu być przyzwoitym. No i ja staram się to robić. Słuchaj, zastanawiam się, jak z twoją kondycją, bo trochę ci głos zanika. Jak czujesz się w tej chwili? Czy dajesz jeszcze radę, czy powinniśmy kończyć? Muszę wprost ciebie pytać. Możemy gadać jeszcze, tak? A propos tego gadania, kto ciebie nauczył tak pięknie mówić? Czy tego się nabywa jakoś z wiekiem to przychodzi, czy jak? Nie, no z wiekiem to ja bym zaczął dopiero pięknie gadać, jak mam lat 40. Mhm. Przepraszam, ale mój narcyzm nie pozwala mi inaczej odpowiedzieć. Mhm. Mam wrażenie, że mówiłem pięknie już trochę wcześniej. Natomiast nie wiem, to się chyba wysysa z mlekiem matki, natomiast... Słuchaj, a ten taki narcyzm, bo to wiesz, to, że ty o tym mówisz tak wprost, pokazuje, że ty masz jednak dystans trochę do siebie, a czy to nie jest taki zabieg, który jakiś może, nie wiem, czy korzystałeś z psychologów podczas swojego życia, bo może psycholog powie, panie, a mów pan sobie czasami tak o sobie, tak, kocham siebie, lubię siebie, podobam się sobie, chcę mówić, chcę występować. Może to też pomaga tobie, ale nie wiem, czy to z ciebie wypłynęło, czy to właśnie ktoś podsunął coś takiego. Nie, to wypłynęło ze mnie. Ja byłem u psychologa, ale to kiedyś w szpitalu na Banacha w 1985 roku młodym widzom mówię o tym, że był taki rok i to nie była seksmisja. Natomiast wtedy byłem u psychologa, a tak nie, ja pamiętam, że nawet nie profesor Jan Miodek, a to była też ciekawa historia, ponieważ z Bartkiem Dawaj. Łabęckim, obecnie reżyserem w TVN, studiowaliśmy i docieraliśmy, a często nie docieraliśmy na zajęcia i pamiętam, że z wiedzy o współczesnym języku polskim na ćwiczeniach dostaliśmy po dwójce i mieliśmy obaj poprawkę. Mhm. To było absolutnie wyjątkowe, bo na dzisiaj oczywiście przy placu biskupa Nankiera są windy i można wjechać, a wtedy do profesora Jana Miodka, Bartosz, bo ma brzydziej na imię niż ja, bo oczywiście pamiętajmy, że Bartłomiej to najlepsze imię. I Bartek mnie wciągnął po schodach na poprawkę, a zatem słuchajcie, wózkers po schodach, nie, że będę miał łatwiej, tylko po schodach, ciach, i weszliśmy do profesora Miodka, wymęczyliśmy truje, o, mój szwagier Michał Kokot, że talenty oratorskie od maleńkości, proszę bardzo, dowodzik. Pamiętam, że wymęczyliśmy truje. Na koniec oczywiście ta a propos mojego talentu oratorskiego wychodzimy i ja pytam, mówię profesorowi Miodkowi, panie profesorze, bo uprzednio nabyliśmy bombonierkę w hali targowej. Panie profesorze, to dla pana. A profesor mówi, drogi studencie, nigdy od żadnego studenta nie wziąłem nic. A ja niewyparzony, a na tym stole co leży? A profesor mówi, to jest prezent
od mojej koleżanki z uniwersytetu w Brandenburgii. No i kolega mnie palnął w łeb, mówi do mnie: skrzynia, zamknij się na drugi raz czasem. Ale piękna klamra była dla mnie, kiedy w 2013 roku otrzymywałem nagrodę imienia Pawła Włodkowica, Rzecznika Praw Obywatelskich. I profesor Miodek głosił laudację na moją cześć. Tak wymyślił ówczesny prezydent, który rozmawiał z tobą w miniony czwartek, Rafał Dudkiewicz. I profesor Miodek mówi wówczas o właśnie wymyślonej przeze mnie nazwie Wuskersi i mówi, że wykładam, bo rzeczywiście miałem taki epizod i na końcu złapał mnie za głowę i ucałował w czoło i mówi: no, teraz twoja kolej. Ale mówił to z taką swadą i no, niebywałą lekkością, że dla mnie to było coś absolutnie niesamowitego. I co ciekawe, ostatnio podczas z kolei wręczania nagrody też Rzecznika Praw Obywatelskich, ja miałem przyjemność głosić laudację na rzecz Adama Komara, prezesa Fundacji Potrafię Pomóc, i na końcu rektor, były rektor Jezierski, przyszedł do mnie i mówi: panie Bartku, czy ja mogę pana przytulić? Ja mówię: panie rektorze, z panem dla mnie to zaszczyt. On mówi: pan tak mówi, że ja nie mogłem wyjść z tej sali. No i oczywiście coś jest takiego, że mogę mówić, choć wspominany już kilkukrotnie prezydent mówi do mnie: tylko krótko pamiętaj. No i potem jak zaczynamy mówić i on i ja, no to z tego krótko nam nic nie wychodzi. No właśnie, bo to do mistrzów krótkiego mówienia nie należy przecież. Małgosia z kolei napisała do nas bardzo długi komentarz małymi literkami, małą czcionką. Agaciak. Tak, Małgosia, popularna Agaciak, czyli Małgosia Waszkiewicz, bo już nie panieńskie. Gdzieś nad Brążówką są w swojej letniej rezydencji i domową pigwówkę popijają. Tak sobie spędzają tę piękną, bajeczną, pogodową niedzielę, gdzie ludzie pozamykali się w domach albo w swoich ogródkach. Luiza Hanasińska pisze, że musi wpaść z maszynką fryzjerską, wiesz? Moja fryzjerka. To twoja fryzjerka? A no widzisz właśnie. Czyli no pani Luizo, musi pani uważać, bo to jest dowód na to, że czarny rynek kwitnie po prostu nielegalnych usług fryzjerskich, czyli jeżdżą do domów, bo nie mogą przyjmować w zakładach. Magdalena Orłoś, kojarzysz Magdę? Oczywiście. Magda, która, której za każdym razem przy spotkaniu robię audiodeskrypcję i opowiadam, w co jestem ubrany, i Magda wtedy dostrzega kolory, bo Magda jest osobą niewidomą, ale na castingu do Sylwestra Wrocław Respect genialnie zatańczyła salsę. Magda, ściskamy cię mocno. Magda będzie jutro gotowała około godziny 13 u nas na Stay at Home TV. Gotowanie w ciemno z osobą niewidomą. Zobaczcie, jak wygląda taka sytuacja, bo Magda jest przeuroczą osobą, ma dużo do opowiedzenia, a jeszcze świetnie odnajduje się, będąc osobą niewidomą, w kuchni. O, proszę bardzo, jak miło dyrektora zobaczyć, pisze Asia Majewska. Tak, to jeszcze tylko o Magdzie. Jezu, i to jak uroczą jest osobą. Joanna Majewska to też kolejna fajna postać, która sobie wymyśliła, że dziennikarzami mogą być osoby z niepełnosprawnością intelektualną. I teraz 2 lata już temu
warsztaty terapii zajęciowej przystań otwierał prezydent przy ulicy Lutra. I ta ekipa chodzi i to jest absolutnie niesamowite, kiedy oni wchodzą i mikrofonem przed dziennikarzy TVN-u, Polsatu, TVP i wszystkich innych mniej lub bardziej rozpolitykowanych i po prostu to nie interesuje. Oni muszą zdobyć materiał. Ja ich mocno zgłaszałem podczas obrad jury lodołamaczy, że powinni otrzymać tytuł dziennikarza roku, ponieważ są istotą tak naprawdę tego tytułu. I pamiętam jak dziś, kiedy otrzymywali wyróżnienie i byliśmy w Katowicach, bo wręczałem jedno z wyróżnień, to jeden z członków tej ekipy poprosił mnie o wspólne zdjęcie, wyszedł przede mnie, no i podniósł statuetkę. Mhm. Statuetka była na wysokości mojej głowy, więc jest ów gentleman reporter, no i moje ciało. Ale uważam, że to genialne zdjęcie. A z tych wszystkich zdjęć, które ty przez całe życie masz z siebie, jest takie jedno zdjęcie twoje ulubione, najbardziej ukochane? Tak, ostatnio sobie uświadomiłem i ona jest na moim prywatnym telefonie tapetą, kiedy jesteśmy z moją siostrą. Mam to wysłać w tej chwili, czy nie? Nie wiem, czy z tego drugiego telefonu może by nam rodzina przesłała do mnie prywatnie messengerem, a ja bym pokazał to zdjęcie wszystkim. Spróbujemy to zrobić tak na żywca. To do mnie na prywatnie. To zaraz to zrobię, i, bo mama poszła po telefon właśnie. Mhm. Natomiast to jest zdjęcie, kiedy jesteśmy z moją siostrą na... Tak, zaraz to zrobię, jak sprawiłeś, że teraz mnóstwo osób napisało. No właśnie, o to chodziło. O to chodziło. Słuchaj, tu cały czas Przemek z Italii, z Bolonii cię serdecznie pozdrawia i pyta, kiedy do Italii przylecisz. Tak, to kolejny wielki człowiek w moim życiu, bo jak widzisz, mam szczęście do tych dobrych ludzi. I z Bolonia to jest takie miejsce, które jest takim punktem wypadowym do różnych miejsc w pięknej Italii. No może nie do Rzymu, bo tam warto dolecieć z Wrocławia, jeśli można oczywiście. No ale to... Jeszcze daleko. Będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będziemy sobie latać. That's true. I więc do Rzymu akurat leciałem z Krakowa. Natomiast Reni też chce się z tobą zobaczyć w Italii. O Jezu. To będzie długi wypad do Italii. Będzie głośna, duża impreza. Może byście Magdę Orłoś niewidomą z Wrocławia zabrali, bo ona czeka na wspólne whisky cały czas. Obiecane chyba. O Jezu, bo ja obiecywałem. Magduś, ja spełnię, naprawdę. Poczekajmy, aż tylko uruchomią samoloty, otworzą granice i będziemy sobie podróżować. Jeszcze sobie odbijemy te kilka miesięcy, zobaczycie. Z nawiązką to sobie odbijemy. Co tam sprawdzasz? Teraz wysyłasz to zdjęcie pewnie, tak, do mnie? Spróbuję. Spróbuj wysłać, a ja tutaj sobie je załaduję i pokażę wam najbardziej ulubione zdjęcie Bartka. Mm-hmm. To ja nie będę opowiadał, bo kiedyś mi jakiś znamienity fotograf powiedział, że opowiadać o zdjęciu to jest bez sensu.
lepiej je pokazać. Aha, dobra. Ja przepraszam, sobie... że to proszę pana. Jest. Nie szkodzi. Ja sobie teraz to zapisuję. I co to jest za zdjęcie? Zrób do tego ładny wstęp, ok? Dobra, to jest... Myśmy kiedyś... Moja siostra, która od urodzin mi swoich pomaga we wszystkim, no to była w formie asystenta ze mną w Paryżu i poszliśmy sobie z małą, bo taką maksywę, na wieżę Eiffla. I to jest w ogóle zdjęcie, przepraszam, na wieży Eiffla w tle, jak zobaczycie, niewiele widać. My jesteśmy na poziomie, gdzie dojeżdża winda i tak naprawdę, o to jest, przepraszam, to jest przed wieżą Eiffla. To jest na jednym z mostów. To jest właśnie to zdjęcie. Sprzed czterech miesięcy. To jest dla mnie najfajniejsze, bo my jesteśmy. I tak naprawdę trudno chcieć więcej. Bo no można też pozwolić sobie na drobny żart, ale żart, który jest prawdziwy, bo kiedyś szliśmy, pozdrawiam, bo mówiliśmy tyle o żużlu, a nie pozdrowiliśmy Maćka Janowskiego, kapitana Better Sparty Wrocław. Ale w każdym razie przed Grand Prix we Wrocławiu Maciej prezentował mi i siostrze swoje bluzy. I myśmy w tych bluzach z Magdą szli do Parku Maszyn i pamiętam, że po drodze widzieliśmy Jerzego Szczakiela, to jest mistrz świata z 1973 roku na żużlu, czyli pierwszy mistrz świata po 2010 roku Golobie i 2019 z Marzliku. I pamiętam, że no ja kulturalnie zapytałem, bo nigdy nie miałem z nim zdjęcia. Panie Jerzy, czy moglibyśmy sobie z siostrą zrobić zdjęcie? On mówi, oczywiście. Nachylił się, objął mnie i siostra obok. A potem przyszła taka para razem z dzieckiem i mówi do Szczakiela, a Jerzy Szczakiel już, no skoro 73. Mistrzostwo Świata, to już parę lat ma. No tak. I mówią do niego, panie Jerzy, zróbmy sobie razem zdjęcie, bo dla pana to już może być ostatnia okazja. No i... Cudowne. Tak. Cudowne. No ale pomyślałem, że jednak... No dobra, no. Żużel jest taką też rzeczą, która mnie jako pasja trzyma bardzo mocno i jak pamiętasz, na moich urodzinach dostałem kask nieżyjącego już Tomka Jędrzejaka, mój rocznik zresztą. Zresztą też lipcowy człowiek. I co mnie rozwaliło psychicznie w ogóle jakkolwiek, bo kiedyś marzyłem o tym, że uszyję sobie nawet kevlar, a tak naprawdę no nie myślałem bardzo perspektywicznie o tym, że będę miał kask, który zresztą jest w moim biurze, jak też widziałeś, kiedy zapowiadaliśmy wstępnie Sylwestra. No i tam Pawle Sutryku, nie przesadzaj, że encyklopedia, no, trochę się wie. Parę kartek może wyrywane, ale w większości jest kompletna, nie kokietuj. Tak, więc ten kask jest dla mnie wyjątkowy, zwłaszcza, że jeżdżony i
i że z autografem Tomasza, dlatego nisko się kłaniam Karoli za to, że no, i to jest ostatni malowany, że jest u mnie i to też było niebywałe, że a propos tego, co pytałeś, a propos Facebooka, Instagrama, że mnie nie było, że jak Ogór, bo taką miał ksywę, albo ma Tomek Jędrzejak, to jak wchodziłem do parku maszyn, to Tomek mówił do mnie: stary, to nie ja, to ty jesteś gwiazdą. Mówi, opowiadaj, co zrobiłeś. I to były takie fajne rozmowy i też pamiętam kolejną wyjątkową rzecz, bo Stadion Olimpijski no był takim dla mnie miejscem i jest szczególnym, o które dbałem też, żeby było w pełni dostępne. I pamiętam jak dziś, że byłem na pierwszym treningu żużdowców, kiedy oni się pojawili na Stadionie Olimpijskim po remoncie i już byłem w końcu na tych miejscach dla osób z niepełnosprawnością. No i oczywiście social media, tak? Siedzę w środku w telefonie i piszę. I czuję, no bo to się czuje, kiedy ktoś patrzy na ciebie, że ktoś motocyklem, no dla mnie już motocykle żużlowe nie robią wrażenia, ale że ktoś przejeżdża coraz bliżej mnie. Ale na dzieciakach, wiesz, to cały czas robi robotę przecież. No absolutnie. A tutaj podnoszę głowę. Tomek, bo to był Tomek Jędrzejak, podniósł kciuk do góry, a za następnym okrążeniem na łuku, co nie jest proste, zrobił tak zwane welly, czyli podniósł przednie koło. Specjalnie dla mnie, bo nikogo tam nie było. No i to było, no oczywiście się rozryczałem, bo mój stadion, moje miejsce. A kiedy pierwszy raz byłeś na żużlu? Pamiętasz datę? 84 albo 85. 84 i 85 rok. I to były jeszcze czasy sprzed największych sukcesów Sparty, prawda? Absolutnie. To było tak, że chwilę potem, jak mówił Andrzej Rusko, obecny szef WTS-u, to no był tak, o, moja siostra komentuje, natomiast był taki moment, że no myśmy mogli się policzyć na palcach jednej ręki. Ja pamiętam, że moja siostra miała później 2 latka, ale to już był 92. Druga drużyna, Sparta Aspro. I jeździliśmy jeszcze z naszym małym psem na zawody. A chwilę wcześniej to, co pytasz, czyli 84-85, to było dużo, dużo wcześniej przed sukcesami, czyli przed 93, 4 i 5 rokiem, kiedy to Sparta seryjnie zdobywała tytuły mistrza Polski. Paweł Parus się pojawił też tutaj u nas. Taki drugi facet z kilku takich was wózkersów, którzy w mieście robią dużo różnych rzeczy, są aktywni i jakby nie widzą barier, albo inaczej, obserwują, jakie mogą być bariery i robią wszystko, żeby ten Wrocław bez barier był jednak. Witamy cię, Pawle, i serdecznie pozdrawiamy. Zdrówka. Uściski pari dla ciebie i małżonki oczywiście. Niezwykle uroczej, ale o jej uroku nie będę się bardziej wypowiadał, bo zazdrosny człowiek i potem coś. Natomiast wiesz, co znalazłem? Znalazłem coś w swoim prywatnym archiwum. Ja nie wiem, czy to się włączy, więc tak ryzykuję teraz bardzo, bo konferencjer nie powinien zapowiadać czegoś, co do czego nie ma pewności, czy to wyjdzie na scenę. To wiem coś o tym. A ja przekonwertowałem teraz, rozmawiając z tobą, takie nagranie rodzinne, kiedy dzieciak przychodzi pierwszy raz na mecz żużlowy, wiesz?
Sam takiego chłopca obserwowałem, Michałka. Ja jestem, ja nie wiem teraz, czy to się odpali. Jeżeli to się odpali, to będzie czat, bo ja to włączę teraz, dobra, i zobaczymy, czy da się to pooglądać. Lecimy z tym? No pewnie, rób play. No to spróbujmy. Tak, które to teraz było, to? Jesteśmy! Tak. Kupiliście już program? Nie, to jest tylko dźwięk. Nie, tak pięknie miało być. No dobra, Bartek, to żartowałem. Wiesz, to nie ma takiego filmiku, będę kombinował. Good job, próbowałem. Wiesz co, myślę sobie, że dochodzi godzina naszego spotkania i to miała być taka fajna puenta, żeby puścić jeszcze tego młodego chłopca, który na stadion żużlowy przyszedł pierwszy raz. Cieszę się, że... Znaczy w ogóle jestem bardzo pod wielkim wrażeniem tego, że wyglądasz dobrze, że dobrze ci z oczu patrzy, że fajnie mówisz, że czuć od ciebie energię, że wydajesz mi się być w lepszej formie niż tuż przed wejściem na scenę w sylwestrową noc, przyjacielu, a to jest bardzo dobry znak, a to może też oznaczać, że uda nam się, czy tobie ten plan lipcowy, tą wielką tajemnicę, którą planujecie, zrealizować, tylko nie chcecie nam wszystkim powiedzieć, co to chcecie ekstra w lipcu zrobić, ale to pewnie coś prywatnego. A zawodowo, jaki jest przed tobą cel na 2020 rok? Zawodowo to ja myślę, że cała masa, bo pewnie trochę bym powtarzał o tym, co mówił o planach Jacek Sutryk i o tramwaju na Popowice i o tacie i tak dalej, ale myślę sobie, że fajnie byłoby, gdyby wrocławianki i wrocławianie, niezależnie od tego, czy mają jakąkolwiek niepełnosprawność, czuli się we Wrocławiu dobrze. Żeby nie mieli barier, to pewnie Arkadia, ale bardziej chodzi mi o to, że żebyśmy rozumieli, że każdy z nas może się różnić, ale że każdemu warto pomóc docierać do celu, a osoby z niepełnosprawnością chcą w pełni się realizować, to po pierwsze, a po drugie, że istotnym dla nas jest wchodzić głównymi drzwiami, że nie chodzi o to, żeby gdzieś wchodzić od tak zwanej zakrystii, tylko że główne drzwi sprawiają, że czujemy się dobrze, tak po prostu, i dzięki temu, jeśli ktoś mówi, że sorry, tutaj podjazd jest bez sensu, bo nie wiemy, ilu wózkersów z niego skorzysta, to nie. Dlatego, że to nie ma znaczenia ilu. Chodzi o to, żebyśmy mogli funkcjonować. I jak się okazuje, to tak naprawdę osoby z niepełnosprawnością różną mogą się realizować jako kelnerzy w knajpach, jako marketingowcy, jako graficy. Więc wystarczy nam pozwolić i zacząć myśleć o tym, że to świat dookoła bywa z niepełnosprawnością, a nie osoby. Powinna zabrzmieć teraz, wybrzmieć cisza. Wiesz, po tych słowach. Bartku, jesteśmy z tobą. Trzymamy kciuki za ciebie. Wierzymy, że ty wyjdziesz z tego tak samo, jak i my, z tego siedzenia w domu. Pomyślałem sobie, że spędzenie trochę czasu z człowiekiem, który nie z powodu wirusa, tylko w ogóle z tego, z czym na co dzień walczy, czyli walczy o swoje życie i zdrowie, trochę wie, jak to jest, jak to człowiek się czuje, kiedy leży i siedzi w jednym domu. I myślałem sobie, że będę ciebie o to pytał, ale twoja postawa przez tę całą godzinę pokazuje i to, jak mówisz i o czym mówisz, że takiego pytania nie trzeba zadawać. Że
to zależy od człowieka, czy sobie z tym poradzi, czy nie. Jak się okazuje, można zachować trzeźwość, przytomność umysłu, szczyptę poczucia humoru, błyskotliwość, intelekt, wszystko po prostu. I naprawdę szapoba, wiesz, i czapki z głów przed tobą. My zawsze cię będziemy wspierać i jak tylko nam zamilkniesz na jakiś czas, bo będzie trochę gorzej ze zdrowiem, to obiecujemy, że będziemy sobie takie live'y robić, na których widzisz kilkadziesiąt osób w ogóle nas cały czas ogląda, a z odtworzenia to i kilkaset albo kilka tysięcy będzie chciało zobaczyć taką niesamowitą sytuację, jak Wielkanoc, niedziela, 20 parę stopni, piękna pogoda, a ludzie siedzą w domach i ten chłopak, który przez kilka ostatnich miesięcy był przykuty do łóżka, a przez całe życie niemalże przykuty do wózka, siedzi, pozdrawia i dobrze mówi. I za to ci bardzo dziękuję w imieniu nas wszystkich. To ja też bardzo dziękuję tym, którzy oglądali. Bardzo dziękuję tobie za to, że dałeś szansę. Pozdrawiamy Maćka Bluja na tego typu transmisje, bo myślę sobie, że ważne są takie postaci jak Gołąb, bo gdyby nie ty, to nie moglibyśmy się łączyć z innymi ludźmi, a to jest niezwykle ważne, żeby czasem powiedzieć drugiemu człowiekowi spoko, że jesteś. I dbajcie o siebie. Łukasz jeszcze dołączył. Skrzynia, wróć. Tym razem to ja rozkazuję. Przetrwaj w sile i układaj plan, co dalej. Spoko. Mówisz, masz. A jeszcze chciałem powiedzieć, że bo nie zamajaczył mi, ale... Słuchaj, wiesz co, to ja sobie pójdę, zrobię kawę, a ty sobie gadaj dalej, dobrze? No dobra, to ja tylko chciałem powiedzieć w ramach tej kawy, że jak mi zamajaczył chwilę wcześniej brat prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, to no, że właśnie prezydentowi obiecałem, że wrócę i jak dopytywał mnie ostatnio, to ja powiedziałem, że rodzice nauczyli mnie nie kłamać i dlatego spełniam obietnicę. Muszę spełnić obietnicę. Mówiłem o obietnicy danej prezydentowi Wrocławia, bo kiedyś mu obiecałem, że wrócę, więc a że rodzice nauczyli mnie nie kłamać, no to muszę wrócić. O, i moja siostra znowu. Która kocha najmocniej. Wszystko powiedzieliśmy? Wszystko, znaczy o żużlu moglibyśmy jeszcze, o działaniach we Wrocławiu i o biurze Wrocław bez barier moglibyśmy bardzo dużo. O następnym Sylwestrze to powiemy pewnie jeszcze wkrótce. Mhm. Słuchaj, to zróbmy tak. Ja myślę, że chyba nasi tutaj widzowie, znajomi i przyjaciele twoi będą zadowoleni, jeżeli za jakiś czas znowu się umówimy w ten sposób i pogadamy o paru innych rzeczach, bo dzisiaj tak bardziej o zdrowiu, o świętach, o paru innych rzeczach przy okazji. A jest tyle tematów, Bartek, żebyśmy siedząc w domu na tym stay at home, wiesz, przegadali i obgadali i obrobili, że za jakiś czas się znowu umówimy. Mam kilka marynarek, więc spoko. Będzie co robić. Smacznego jutro z Magdą Orłoś. Tak, Madzia jutro będzie gotowała, więc serdecznie ją pozdrawiamy. I dzięki wielkie, Bartek, Skrzynia, jesteśmy z tobą. Wielkanoc i Wrocław bez barier. A kolejne godziny, kolejne spotkanie, pogawędka z fajnym człowiekiem. Może jeszcze dzisiaj wieczorem zobaczymy, z kim się połączymy. Sprawdźcie, bo może równie będzie fajnie, mądrze i ciekawie. Cześć, Bartku, do zobaczenia, trzymaj się. Cześć, do zobaczenia. Trzymaj się, Paweł, trzymajcie się, hej. Do zobaczenia. Wesołych świąt!